Pierwsza rzecz, którą wspomniałem i będę powtarzał, to jest proaktywność, proaktywność, proaktywność. Myślę, że bardzo istotną rzeczą jest to, żeby nie zakładać, że właśnie wszyscy będą w tym tak samo zainteresowani, bo to jest nieprawda. I wtedy na zasadzie młotka staramy się tłuc do głowy to wszystkim, którzy są w to zaangażowani. Może by się zdarzyć, że to będą wasi użytkownicy i będą mieli pretensje, że nie zrobiliście czegoś, na czym im na przykład bardzo zależało. Stakeholder management, czyli właśnie takie zarządzanie interesariuszami, to jest no, jedna z dziedzin project managementu. Pamiętajcie, żeby to zrobić przed projektem, bo ja często widzę, że zaczyna się jakiś projekt na tak w miarę na hura, nikt o tym nie myśli, a później właśnie zaczyna się konflikt interesów, konflikt oczekiwań. Wiele osób uważa, że no, takie sensowne, dobre, logiczne rozwiązania same się obronią. Zresztą. No dobra, lecimy, nie ma co. Ten, dobra. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rakowski i Krzysztof Rakowski. Słuchajcie, dzisiaj mamy ważny temat odnośnie komunikacji. Komunikacji po części, no powiedzmy w korporacji, ponieważ korporacja ma to do siebie, że no, jest duża i zorganizowana. Nie wiem, masz dużo znajomych przedsiębiorców? No, przedsiębiorców tak nie tak dużo. Nie tak dużo. Wiesz co, no, jest tam raczej całkiem sporo przedsiębiorców i z reguły to jest tak, że każdy ma awersję do korporacji, że korporacja to taki wielki moloch. Tak, każda organizacja ma swoje reguły komunikacji. To jest mniejsza organizacja czy większa, zawsze jesteśmy w jakimś środowisku. Wiele osób, które obejmują stanowiska kierownicze, chociaż nie tylko, to dotyczy też deweloperów czy innych osób, które są zaangażowane w jakąkolwiek komunikację czy projekty poza czubkiem własnego nosa. Wiele osób uważa, że no, takie sensowne, dobre, logiczne rozwiązania same się obronią. Wystarczy, że ci decydenci zobaczą, no, że to jest dobre, sensowne według nas oczywiście rozwiązanie i na tej podstawie wdrożą odpowiednie działania i już. Po prostu to się samo obroni. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Niezależnie, czy to jest korporacja, czy startup, mamy do czynienia z wieloma interesariuszami, tak zwanymi, po angielsku stakeholders, czyli osobami, firmami, jakimiś bytami, które mają interes w naszych projektach. I każdy z nich ma własne spojrzenie na sprawę. Każdy ma inne interesy, każdy widzi jakiś inny wycinek danego projektu, danej sprawy. W związku z tym to środowisko komunikacji wcale nie jest takie proste, jak nam się wydaje. No dokładnie, a poza tym musicie sobie zdawać sprawę, że no, tak jak ty powiedziałeś, każdy ma swoje interesy i te interesy często są sprzeczne. Jeden chce je w jedną stronę, drugi chce w drugą. Do tego mamy działy, wieczny konflikt między frontendem, backendem, już nawet wewnątrz samego IT. I to też każdy ma właśnie swoje jakieś oczekiwania. Do tego są projekty. Damy wam przykład, żebyście też wiedzieli, jakby nasz, o czym my tutaj mówimy, no bo u nas w IT no to jest około 800 osób, to jest kilkadziesiąt, jak już nie kilkaset zespołów, no i dogadać się jest po prostu czasem ciężko. Tak, poruszyłeś doświadczenie, więc w ogóle czemu tutaj się wymądrzamy? Pracujemy teraz w dużej firmie, ponad 7 tysięcy pracowników, wcześniej też pracowaliśmy w korporacjach. Ja jakiś czas temu robiłem szkolenie dla międzynarodowej firmy, dla zespołu rekrutacji, gdzie właśnie poruszaliśmy ten temat i no stwierdziliśmy, że to jest coś ciekawego, o czym możemy pogadać. Czyli jakby na start podsumowując, żebyśmy sobie zdefiniowali, o czym będziemy rozmawiali. Interesariusze albo stakeholders to są te osoby albo jakieś inne jednostki, nie wiem, zespoły czy grupy ludzi, które są związane z naszymi projektami, mają na nie jakiś wpływ albo jakieś zainteresowanie. Kilka przykładów, co to są interesariusze. To nie tylko są udziałowcy albo zarząd, ale to też może być nasz bezpośredni przełożony. To są nasi ludzie w naszym zespole. To są inne zespoły, które są w naszej organizacji. Nasi klienci końcowi, ci, którzy kupują od nas usługi czy produkty. Nasi klienci wewnętrzni, czyli na przykład jeżeli przygotowujemy jakieś oprogramowanie dla księgowości, to też są interesariusze. Dział prawny, opinia publiczna, rząd czasami, jeżeli jakaś firma jest duża i powiedzmy jest widoczna, prasa. Tutaj w tym odcinku będziemy używali określenia interesariusze albo stakeholders na określenie i też możemy używać określenia osoby, ale to będziemy mieli cały czas na myśli właśnie to, co powiedziałem, te osoby, działy, jakieś grupy ludzi i tak dalej. Stakeholder management
czyli właśnie takie zarządzanie interesariuszami, to jest no, jedna z dziedzin project managementu, czy też leadershipu. Więc teraz będziemy o tym rozmawiać. Moim zdaniem zarządzanie interesariuszami to ma takie dwie części, dwie dziedziny powiedzmy. Pierwsza to jest część taka twarda, czyli po prostu konkretne techniki i narzędzia. I teraz wam powiemy w tym odcinku właśnie, jakich technik użyć, jakich narzędzi. Tutaj będzie trochę dodatkowych slajdów, obrazków, więc zrobimy tak, że do wideo wmontujemy te obrazki, a dla tych z was, którzy słuchają podcastu, również umieścimy je na stronie naszego odcinka. I druga część taka miękka, to jest bardziej kwestia podejścia. Jakie mamy podejście, jakieś nawyki, które musimy sobie wyrobić, czyli coś takiego mentalnego, co nam będzie ułatwiać właśnie pracę z naszymi interesariuszami. Super, no to zacznijmy od tej pierwszej, takiej najważniejszej rzeczy, twardej, czyli co to jest, jak w ogóle zacząć rozmawiać z tymi ludźmi? Przeważnie jest tak, wrócę jeszcze do naszego doświadczenia. My też czasem tak robimy, chociaż powinniśmy tego unikać, ale to w IT jest bardzo popularne, że mamy jakiś projekt, czy chcemy przeforsować jakieś rozwiązanie, jakąś zmianę i wtedy zakładamy, że no dobra, mamy jakieś argumenty, te argumenty są dla nas technicznych ludzi, no to jest czarno na białym. Ten projekt trzeba zrealizować, bo to po prostu ma sens. I wtedy na zasadzie młotka staramy się tłuc do głowy to wszystkim, którzy są w to zaangażowani i jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie interesuje się tym, no to jesteśmy, nie wiem, rozczarowani, zdemotywowani, zawiedzeni czasami. Ale do wszystkich podchodzimy tak samo. Czyli mamy te informacje i walimy młotkiem, żeby wbić to do głowy. I to jest oczywiście, jak się domyślacie, złe podejście, bo do każdego z interesariuszy trzeba podejść oddzielnie. I inaczej po prostu. A w jaki sposób podejść inaczej? No najpierw musimy się zorientować w ogóle, kim są ci interesariusze. Czyli przejdziemy do pierwszego narzędzia. Czegoś, co się nazywa Interest Power Grid. Po polsku można to wytłumaczyć, to jest taka siatka zainteresowania naszym projektem, zadaniem versus wpływ, jaki ktoś ma, czy też taką no, moc sprawczą, którą ten ktoś ma. To jest ważne, że to jest dla każdego projektu, dla każdej zmiany, dla każdej inicjatywy oddzielnie. Przykłady takich projektów, obszarów, jakie mamy, no to na przykład po prostu jakiś projekt. Robimy aplikację, która ułatwi pracę działowi prawnemu, no to mamy jakieś osoby, które są właśnie zainteresowane tym projektem. I to przede wszystkim dział prawny, ale na przykład również nasi przełożeni, nasi deweloperzy, inne zespoły, które biorą w tym udział. Interesariuszem również jest no, rząd czy jakiś zbiór praw, bo musimy dostosować tę aplikację oczywiście do przepisów. Inny przykład takiego projektu, chociażby nasz awans. Też tutaj mamy jakiś interesariuszy. Mamy naszego szefa, mamy szefa naszego szefa, który może mieć też jakiś interes w tym albo wpływ. Mamy naszych kolegów na równorzędnych stanowiskach, mamy nasz zespół. Jakie jeszcze inne możemy mieć przykłady? Właściwie każdy, no bo to się tyczy wszystkiego. Niezależnie od tego, czy to jest właśnie projekt, czy to jest ścieżka kariery, czy to jest cokolwiek, zawsze no, komuś na waszej pracy będzie zależeć w mniejszym lub większym stopniu. I ważne to, co zanim pokażemy wam dokładnie, jak to wygląda, myślę, że bardzo istotną rzeczą jest to, żeby nie zakładać, że właśnie wszyscy będą w tym tak samo zainteresowani, bo to jest nieprawda. I też dobrze zrobić sobie taką mapę zawsze na czysto, czyli nigdy nie zakładać, jeżeli robiliście projekt A, rozrysowaliście sobie tą mapę interesariuszy i na przykład ktoś był bardzo na przykład zainteresowany danym projektem, to nigdy nie zakładajcie, że drugim będzie zainteresowany dokładnie tak samo, bo to już jest zupełnie inny temat, zupełnie inne realia, zupełnie inne potrzeby i zupełnie inne projekty. Tak, to jest ważne, żeby podkreślić, że to robimy zawsze per projekt. I przez projekt bardzo ważne, żeby właśnie rozumieć nie tylko projekt, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni w IT, jakaś aplikacja, ale projekt to też jest właśnie mój awans, zmiana jakaś na przykład, żeby nie wiem, przejść z serwerów żelastwa serwerowego na przykład chmurę Amazona, jakaś inicjatywa, która polega na tym, że na przykład chcemy mieć dodatkowy headcount, czyli mieć dodatkowe, móc zatrudnić dodatkowe osoby do naszego zespołu. To są wszystko oddzielne projekty i dla każdego z nich właśnie musimy przygotować taką matrycę. I teraz będziemy tutaj wyświetlać właśnie, jak wygląda ta macierz. I również damy linka w materiałach.
Czyli mamy tutaj osie, gdzie jest właśnie zaangażowanie, czyli ten interes i wpływ. I musimy się zastanowić, jakich mamy tutaj interesariuszy, o tym już rozmawialiśmy, i każdą z tych osób umieścić właśnie na tej macierzy. No i teraz mamy osoby, które mają wysokie zaangażowanie i zainteresowanie. To są ci, którym zależy na tym projekcie w jakimś stopniu. To jest jedna wartość, którą rozpatrujemy. A druga to jest wpływ, moc tej osoby, power właśnie, influence. Czyli to są osoby, które w jakiś sposób mogą jedną decyzją zamknąć nasz projekt. Albo jedną decyzją otworzyć przed nami możliwości. I wiadomo, że tutaj będziemy mieli osoby, interesariuszy, którzy mają niski wpływ, albo takich, którzy mają duży. Wiadomo, że na przykład zarząd w większości przypadków ma ogromny wpływ, ale nie zawsze jest bezpośrednio zainteresowany naszym projektem. I teraz, jeżeli mamy taką macierz przygotowaną, to musimy przejść do planu komunikacji. W jaki sposób będziemy się komunikować z każdą z tych osób, zależnie od tego właśnie, gdzie znajduje się w tej macierzy. To można sobie zrobić chociażby w Excelu, zrobić tabelkę, czy na kartce, czy gdziekolwiek indziej. Chociaż ważne jest to, żeby potem to aktualizować, bo sytuacja się cały czas zmienia, więc tutaj polecamy właśnie jakiegoś Excela czy Google Spreadsheet. I mamy tutaj te cztery pola. No, mamy cztery rodzaje właśnie tych interesariuszy. Mamy takich, którzy mają wysokie zaangażowanie i wysoki wpływ. To często są, na przykład w przypadku tej aplikacji, którą robimy dla działu prawnego, to przeważnie jest tak zwany sponsor, czyli na przykład szef działu prawnego. I on jest po pierwsze często dosyć mocno zaangażowany, bo on na przykład bierze udział w spotkaniach, definiuje jakieś oczekiwania, no i też ma duży wpływ na ten nasz projekt. I to są ci, którzy są najważniejsi. Musisz włożyć jak najwięcej pracy w to, żeby byli usatysfakcjonowani, żeby brali udział w tym projekcie, w komunikacji, żeby wszystkie informacje mieli pod ręką, bo oni po prostu są dla ciebie najważniejsi. Kolejna grupa to ci, którzy mają niskie zaangażowanie i wysoki wpływ, czyli chociażby tak jak wspomniałem, to może być na przykład, nie wiem, prezes albo jakiś bardzo, bardzo wysoko postawiony dyrektor, albo czasami na przykład jakiś dział audytu wewnętrznego. Czasem się zdarza w korporacjach, że jest jakiś dział audytu, który może po prostu uwalić projekt, jeżeli stwierdzą, że coś się nie zgadza, jakieś regulacje się nie zgadzają. Często w międzynarodowych firmach jest tak, że właśnie są jakieś takie wewnętrzne, korporacyjne zasady, no i po prostu wszystkie projekty muszą się podporządkować. I tutaj trzeba dbać o satysfakcję takich interesariuszy. Czyli oni po prostu muszą wszelkie ich oczekiwania być spełnione. Nie może być tak, że są niezadowoleni, oczywiście w jakiś sposób uzasadniony niezadowoleni, czyli że coś jest nie tak, no bo wtedy mogą wam ten projekt uwalić. Kolejna grupa to jest ta, która ma wysokie zaangażowanie i niski wpływ. Często to jest ta grupa, która wkłada dużo pracy w to, co ma być zrobione, no po prostu są zaangażowani, natomiast nie zawsze mają taki wpływ, moc zadecydowania o tym projekcie. To są często na przykład, no chociażby deweloperzy. Tutaj można by zastanawiać się nad tym wpływem, no bo jednak mają wpływ, bo to wytwarzają, ale tutaj mamy na myśli wpływ, decyzyjność, power, że no deweloper nie może powiedzieć, dobra, zamykamy ten projekt. To jest decyzja, która jest gdzieś indziej, więc oni mają wpływ na to, jak to będzie dobrze zrealizowany ten projekt, ale raczej to jest w tej dziedzinie zaangażowania. To są chociażby osoby, wracając do naszego przykładu, z tego działu prawnego, i najniżej gdzieś tam, którzy testują to z nami, którzy są na tych spotkaniach wielogodzinnych, z którymi po prostu cały czas pracujemy. To są inne zespoły, nie wiem, dział, który nam robi oprawę graficzną, dział infrastruktury przez pewien czas krótki może mieć wysokie zaangażowanie, bo z nimi codziennie pracujemy, żeby nam przygotowali jakieś serwery. I to jest ta grupa interesariuszy, musimy zadbać o to, żeby byli dobrze poinformowani, żeby wiedzieli, co się dzieje. No to się wydaje oczywiste, bo tłumacząc to na nasze realia, no to jest chociażby to, żeby ludzie wiedzieli, co mają zrobić, jak mają zrobić, żeby chociażby przy testach integracyjnych, żeby były dobre dokumentacje, czy żeby to było dobrze zgrane, żeby był przepływ informacji. I ostatnia grupa, niskie zaangażowanie i niski wpływ.
To są osoby, które nie są zainteresowane za bardzo tym projektem i nie mają wpływu. Rzadko się zdarza, żeby takie właśnie tacy interesariusze się pojawiali w naszym projekcie, ale jeżeli się pojawiają, to trzeba stosować po prostu minimalną wymaganą informację i satysfakcję. Nie można ich olewać, ale też nie należy się zbytnio angażować, zużywać na nich czasu. Czyli podsumowując, mamy tę macierz i wiemy już, jakich mamy interesariuszy i mamy też pewne zasady, pomysły na to, w jaki sposób powinniśmy z nimi się komunikować. Na tych, na których trzeba najmniej czasu zużyć, to właśnie powiedziałeś, dobrze ten czas jednak wykorzystać i w momencie, kiedy robicie na przykład jakieś podsumowanie, jakiś raport, jakiś takie, nie wiem, mailing, to po prostu wyślijcie i zadbajcie o to, żeby też ci nawet najmniej zainteresowani ludzie to dostali, no bo później może by się zdarzyć, że to będą wasi użytkownicy i będą mieli pretensje, że nie zrobiliście czegoś, na czym im na przykład bardzo zależało, a że im nie zależało się, żeby się zaangażować, no to nie przyszli. Przejdźmy do drugiego narzędzia, czyli plan komunikacji. Na podstawie tej macierzy, którą zrobiliśmy, już wiemy, jakich mamy interesariuszy i jak ich kwalifikujemy. No i teraz warto przejść do tego, w jaki sposób będziemy się z nimi komunikować. I również to warto podkreślić, że to jest per projekt, inicjatywa, zmiana z jednej strony, chociaż możemy tutaj już sobie się posiłkować jakimiś informacjami, które zdobędziemy. A druga rzecz to taka, no, że oczywiście też warto mieć to w jakiejś formie takiej elektronicznej, bo to się może zmieniać. Więc zróbmy sobie listę tych interesariuszy i zastanówmy się, co dla tej osoby, dla tego działu jest ważne. Na czym im zależy. I tutaj no, możemy wziąć właśnie taki przykład, co jest ważne dla, w przypadku tej aplikacji dla prawników. No na przykład dla tego szefa działu prawnego jest ważne, żeby przed końcem kwartału dostali aplikację, która pozwoli im realizować jakieś procesy, przez co ten facet zaoszczędzi ileś tam godzin w swoim dziale miesięcznym. Co jest ważne na przykład dla pracownika tego działu? Dla niego jest ważne to, żeby mieć interfejs, który jest łatwy i przyjemny i nie musi tak jak teraz przeklikiwać dziesiątek Exceli, tylko po prostu kliknie w jednym miejscu, coś się zaimportuje i idzie gładko. Co jest ważne dla prezesa firmy? Dla prezesa firmy jest ważne, żeby był balans pomiędzy kosztami, ile kosztował ten projekt, a zyskami, które ten projekt przyniesie. No i oczywiście prezes firmy chce, żeby zyski były znacznie większe niż koszty. Co jest ważne dla deweloperów? To dobrze wiecie i o tym rozmawialiśmy w ostatnich 60 paru odcinkach. Więc jak widzicie, dla każdego interesariusza co innego jest ważne. Tutaj oczywiście to nie musi być zgadywanka. Możecie rozmawiając z tymi ludźmi się po prostu dowiedzieć. Bardzo wielu kwestii można się oczywiście domyśleć, ale warto tego się dowiadywać. Z drugiej strony warto się zastanowić, czego my oczekujemy od tego interesariusza. No i tutaj znowu idąc te nasze przykłady, warto właśnie zastanowić, czego oczekujemy i jak, skąd będziemy wiedzieli, że sukces odnieśliśmy. Idąc dalej w tym przykładzie, od szefa działu prawnego oczekujemy, że tak zorganizuje swój dział, żeby oni byli w stanie nam przedstawić swoje oczekiwania i że przydzieli odpowiednią grupę osób, która będzie z nami pracować w odpowiednim zakresie, że nie będziemy musieli czekać 2 tygodnie na każdego maila. Od indywidualnych pracowników tego działu oczekujemy, że będą w stanie się wypowiedzieć na temat tego, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy to jest zgodnie z przepisami, czy niezgodnie. Czy można to zrobić w ten sposób, czy nie. Od prezesa oczekujemy, że nam przydzieli budżet na odpowiednią liczbę deweloperów, plus jeszcze trochę kasy na szkolenie, żeby byli usatysfakcjonowani. Od naszych deweloperów oczekujemy, żeby robili dobrą robotę i żeby zrobili to w określonym terminie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy się zastanowić, czego oczekujemy od tych osób i w jaki sposób określimy, czy odnosimy sukces w tych oczekiwaniach. To jest bardzo fajne, co mówisz i pamiętajcie, żeby to zrobić przed projektem, bo ja często widzę, że zaczyna się jakiś projekt na tak w miarę na hura, nikt o tym nie myśli, a później właśnie zaczyna się konflikt interesów, konflikt oczekiwań. Ktoś myśli, że ktoś zrobi to dobrze, cokolwiek to znaczy, a później wychodzi inaczej. Także to jest, myślę, bardzo fajne narzędzie, które może naprawdę warto wziąć w momencie, kiedy planujecie jakiś projekt czy jakiekolwiek pracę, i się nad tym dobrze właśnie zastanowić, bo wtedy wszystko jest jasne. I wtedy też możecie się dopytać na zasadzie, czy ty oczekujesz w ogóle tego, co ja myślę, że ty oczekujesz, czy nie? Tak, a do tego jeszcze wrócę. Idąc dalej, jeżeli chodzi o ten plan komunikacji,
warto się zastanowić, w jaki sposób będziemy się komunikowali z tą osobą, w jaki sposób ta osoba oczekuje komunikowania. I no i tutaj wiadomo, że jakieś osoby wysoko postawione w organizacji, prawdopodobnie trzeba im przesłać raport raz na tydzień. Tu jeszcze wrócimy do tego, w jaki sposób ten raport powinien wyglądać. Deweloperzy, nasze skramowe spotkania, są jakieś osoby, z którymi będziemy rozmawiać jeden na jeden. Trzeba się zastanowić właśnie, jaki to jest sposób komunikacji. I ostatnia rzecz, warto się zastanowić, co ja do tej pory robiłem, co do tej pory robiliśmy, w jaki sposób się komunikowaliśmy, jakie oczekiwania ich spełnialiśmy albo nie. Czyli żeby wiedzieć, z jakim bagażem wchodzimy w tę relację i ewentualnie co trzeba gdzieś tam naprawić. To jeżeli, powiedzmy, zaspaliśmy trochę, te dwa narzędzia, o których powiedzieliśmy, trzeba ich użyć przed rozpoczęciem projektu czy gdzieś tam w fazie planowania. No i trzeba dbać o ich realizację, ale też aktualizację. I wtedy można oczywiście patrzeć na to, gdzie popełniliśmy błędy, gdzie tego nie realizowaliśmy i tak dalej, ale to jest ważne, żeby zacząć stosunkowo wcześnie. No i właśnie, następne kroki w komunikacji ze stakeholderami. Trzeba realizować ten plan. To jest podstawowe, ale też trzeba mieć na uwadze kilka zasad. Pierwsza zasada taka miękka, dlatego wrócę do niej w tej części właśnie miękkiej, a nie w tej narzędziowej, to jest być proaktywnym, nie czekać na takie wezwanie, na przepytywanie, tylko trzeba proaktywnie podchodzić do tej komunikacji. Do tego jeszcze wrócę. Natomiast ostatnia taka kwestia twarda, to jest to, że nie powinniśmy się opierać na naszych odczuciach, tylko powinniśmy być konkretni, zwłaszcza dla takich stakeholderów, którzy właśnie są menedżerami, zarządem. I tutaj dam kilka przykładów. Czasami się zdarza, że ktoś mówi, no projekt jest duży, będzie trudno. Ale co to znaczy? No, dla takiego kogoś, kto jest gdzieś tam wyżej, to nic nie znaczy i jeszcze my nie wypadamy dobrze, mówiąc coś takiego. Więc lepiej powiedzieć, że na przykład wiemy, ile mamy osób w zespole, no, mamy określone zasoby, ileś tam mandates w kwartale. I warto wtedy przedstawić nie, że projekt jest duży, tylko szacujemy ten projekt na jakiś czas, a mamy na przykład już konkretne projekty, które no, wypełniają całkowicie naszą capacity albo jeszcze je przekraczają, więc trzeba to po prostu skwantyfikować, podać konkretne liczby, żeby ten decydent mógł zobaczyć, dobra, A jest większe od B i wtedy trzeba coś z tym zrobić, na przykład zatrudnić dwóch dodatkowych deweloperów, więc muszą to być konkrety. Ale zanim wejdziesz w te konkrety gdzieś tam głębiej, to pokaż tak zwany big picture, czyli pokaż po prostu, jaki to jest kontekst. Czy ten duży projekt to jest 5% twojej pracy w najbliższym kwartale, czy 80%? Bo to też jest ważne. To jest no, jakaś perspektywa, jakiś kontekst. To po prostu pozwala no, zrozumieć lepiej te dane. Ważne też, żeby dane wspierały twój cel, czyli nie zawalaj właśnie danymi i ten ktoś będzie musiał wyłowić sobie te informacje, tylko wybij, podkreśl te dane, które bezpośrednio wspierają twoją komunikację, bezpośrednio wspierają twoją tezę. Nie chodzi o to, żeby koloryzować dane albo żeby ukrywać niekorzystne dane, trzeba tutaj być uczciwym, ale chodzi o to, że jeżeli masz jakieś dane, które wspierają, to nie wiem, zaznacz w Excelu je na żółto albo przeklej do maila, żeby to po prostu było jasne i jednoznaczne, żeby ten ktoś nie musiał gdzieś tam sobie szukać. To jest właśnie też ta zwięzłość, która jest bardzo ważna. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony, często się zdarza, że ktoś pisze jakiegoś krótkiego maila i właśnie każe szukać sobie danych w Excelu albo każe samemu sobie przeanalizować te dane. Skoro ty już to przeanalizowałeś, no to wklej ten rezultat twojej pracy, żeby ten ktoś, kto odbierze tego maila czy dostanie ten raport, żeby mógł szybko zrozumieć i żeby nie musiał wykonywać tej samej roboty, którą ty wykonałeś, zwłaszcza, że to jest jakiś prezes czy dyrektor czy klient, który nie ma na to czasu, ochoty i większość ludzi postępuje w ten sposób, że jeżeli musi włożyć jakiś wysiłek, to raczej mniej chętnie go włoży. I tu jeszcze kwestia slajdów i prezentacji. Zobaczcie ten slajd, dużo danych, nawet ten slajd jest brzydki. Dla tych, którzy słuchają, oczywiście damy linka do slajdu w opisie. Lepiej jest to, co powiedziałem, wybić najważniejsze dane. Zobaczcie, ten slajd prezentuje dokładnie te same dane, tylko o wiele przyjemniejszy dla oka sposób i są wybite te dane, które są konkretne. No dobrze, to przejdźmy teraz do tej drugiej części, o której wspomniałem na początku, czyli te miękkie narzędzia, umiejętności, nawyki, które musimy sobie wyrobić w komunikacji z interesariuszami. Pierwsza rzecz,
którą wspomniałem i będę powtarzał, to jest proaktywność, proaktywność, proaktywność. Nie możesz oczekiwać, że no jeżeli ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć, to do ciebie przyjdzie. Znaczy no możesz, ale wtedy na pewno odniesiesz mniejszy sukces niż jak będziesz proaktywny, będziesz proaktywna. Ta proaktywność przejawia się nie tylko właśnie takim komunikowaniem z wyprzedzeniem. Chociażby jedna rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna. Jeżeli nie dowiedziesz czegoś w terminie, to zawiadom z wyprzedzeniem i wyjaśnij dlaczego i powiedz, kiedy dowiedziesz, co zrobisz, żeby to dowieźć na czas. Kolejna rzecz to ta, której wspomniałem. Nie każ ludziom szukać czegoś, tylko wybij to jakieś informacje, nie wiem, w mailu. Podkreśl na samym początku. Postaraj się po prostu sprzedać te rzeczy. To nie dotyczy wyłącznie przedstawiania danych liczbowych do managementu, ale jeżeli komunikujesz na przykład coś do zespołu, to podkreśl te korzyści, podkreśl to, co jest ważne. Ta informacja, która jest istotna. Czasem się zdarza, że w różnych firmach na przykład dział HR wysyła jakiś komunikat, czy dział administracji wysyła jakiś komunikat, jest jakaś ściana tekstu, którą każdy pracownik powinien sobie przeczytać, nikt tego nie przeczyta. A czasem się zdarza, że w tych informacjach jest naprawdę coś atrakcyjnego, coś ciekawego, coś wartościowego dla pracowników, tylko po prostu jest to gdzieś zagrzebane. A wystarczy na górze napisać, co jest to atrakcyjne, ciekawe, jeszcze to podkreślić. I to o wiele jest łatwiejsze do łyknięcia. Ja myślę, że takim flagowym antywzorcem to jest, są wszelkiego typu aktualizacje regulaminów. Typu, w mojej zasadzie zaktualizowaliśmy regulamin, czyli coś, co de facto cię bardzo mocno dotyczy. No i tyle. I przeczytaj sobie tam 80 stron na przykład załączone w załączniku. No, zrobiliśmy update, zaktualizowaliśmy dwa fajne punkty, ale nie napiszemy ci tego właśnie, co to jest, tylko masz tutaj, przeczytaj sobie nowe brzmienie regulaminu. Nie? Tak, tak. Warto podkreślić oczywiście to, na czym ktoś powinien się skupić. Często w komunikacji, i o tym mówimy co chwila, czynimy założenia. Zakładamy, że ktoś coś będzie wiedział, że ktoś w jakiś sposób do tego podejdzie i tak dalej. Dajemy tutaj odnośnik do naszego odcinka o przekleństwie założeń i przesłuchajcie to, bo to jest wartościowe. I jedna rzecz, którą jednak bym dodał tutaj w kontekście tej pracy ze stakeholderami. Założenie, które zmasakruje większość waszych projektów, to jest kasa. Kasa i estymacja tej kasy, ponieważ wielu z nas ma jakieś tam założenia, jakieś takie podejście do finansów i mamy zupełnie różny poziom między tym, co nam się wydaje, że jest dużo, a tym, co naszym osobom, które są najbardziej zainteresowane i najbardziej zaangażowane i mają największy wpływ, co z ich perspektywy jest dużo. I teraz, kiedy na przykład wchodzi projekt i na przykład ty będziesz zaczynał, nie wiem, unikać jakby pracy nad tym projektem, albo nie będziesz tak proaktywny, jakbyś chciał, bo na przykład przytłoczy cię w sam fakt, że tutaj trzeba, nie wiem, 10 milionów i pół roku czasu na to, a może się okazać właśnie, że z perspektywy szefa, czy kogoś, kto właśnie odpowiada, komu zależy na tym projekcie, to jest tak naprawdę taka mikroskopijna jakby kwota, a da bardzo fajny nam korzyść innym ludziom, na przykład uwolni ich czas. Także bardzo tutaj polecam wykalibrować sobie, co znaczy dużo, co znaczy mało i nie brać przekładać własnych poglądów co do jakby czasu czy finansów na to, jak to wygląda w skali całego projektu, całej firmy. Zwłaszcza, że w dużych korporacjach często jest tak, że może być problem z wydaniem 1000 złotych z jednego budżetu, ale nie ma problemu z wydaniem 500 tysięcy z jakiegoś innego budżetu, więc to też taka uwaga dla tych, którzy dopiero z was wchodzą w management w świecie korporacyjnym. Czasem to jest bardzo duża różnica. Kolejna rzecz, która jest ważna, to żeby zarządzać oczekiwaniami. O tym już trochę mówiliśmy w tej twardej części. Warto planować, co się wydarzy, kto co zrobi, jaki jest deadline, żeby jak najmniej tej komunikacji właśnie bazowało na założeniach. No, prawdopodobnie wszyscy wiedzą, co zrobić i do kiedy, tylko bardzo jasno komunikować, co, do kiedy, kto, jak ocenimy, że to zostało dobrze zrealizowane, bo to jest właśnie kwestia zarządzania oczekiwaniami, czyli wtedy każdy wie, czego oczekiwać, czego się spodziewać, nie ma zaskoczeń. I pamiętajcie też, żeby uwzględnić od razu w takim planie też, w jaki sposób, poza tym, że właśnie posunieć, czy się udało, czy się nie udało, ale właśnie też już zablokować na przykład w kalendarz, zrobić agendę, zrobić ten plan i żeby tam było to retro, bo to jest ważne, to też mówiliśmy nieraz, żeby później właśnie podsumować już po projekcie, po zamknięciu tego projektu, co można ulepszyć przy kolejnych projektach. I ostatnią taką rzeczą jest przede wszystkim wytrwałość, no bo
pamiętajcie, to co mówiliśmy na początku, że no, każdy ma swoje interesy, swoje tematy do zrobienia. Jeżeli wam na czymś zależy, no to trzeba być wytrwałym i często jak ten dzięcioł po prostu klepać ten temat i nie możecie zaokładać trochę właśnie do tych założeń, że no, jeżeli powiecie raz, to wystarczy. No nie wystarczy i trzeba się przypominać, trzeba projektu pilnować, trzeba o niego dbać. To jest trochę jak z ogródkiem. Jak przestaniecie podlewać te roślinki, no to po prostu zdechną, uschną i nic z tego nie będzie, mimo szczerych chęci innych osób. Także jako osoba, jako lider, musisz przede wszystkim właśnie być wytrwały. I to, co ważne, my często przeceniamy, że no, co możemy zrobić teraz, tu i teraz, to zrobimy na przykład wielką rewolucję, wielki refaktoring, zmienimy nasz projekt, który po prostu wygląda jak katastrofa, w miesiąc zrobimy. No to się nie da, to jest nierealne i to jest skazane na porażkę, a jednak jednocześnie no, nie doceniamy tego, co możemy zrobić w długim terminie, więc przy dużych projektach warto sobie ten czas też po prostu rozciągnąć i robić sukcesywnie, iść w tym kierunku. Podsumowując, w tym odcinku rozmawialiśmy o zarządzaniu interesariuszami. Po angielsku, jeżeli byście chcieli poszukać, to hasło to jest Stakeholder Management i Stakeholder Engagement. Daliśmy wam dwa narzędzia, które pomogą wam zarządzać interesariuszami, plus garść porad takich dotyczących nawyków, zachowań, które przydadzą się wam w tym procesie. Było dużo informacji, było trochę slajdów, było trochę obrazków, więc to oczywiście damy wam wszystko na stronie odcinka, zapraszamy do odwiedzenia. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, dajcie znać, napiszcie o tym, skomentujcie. No i oczywiście zapraszamy do zapisania się do newslettera, żebyście byli na bieżąco. Śledźcie nas na Facebooku, na LinkedInie i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć!